Padma jest klientem, który chce iść z duchem czasu, dlatego automatyzuje swój zakład. Dla mnie jest to przykład ogromnego sukcesu, dlatego że ci ludzie dzięki własnym talentom, własnej innowacyjności, umiejętnościom technicznym, organizacyjnym zbudowali przedsiębiorstwo, które jest jednym z największych podwykonawców IKEA. Głównym celem cyfrowej transformacji w naszej firmie była wizja futurystyczna, szeroko pojętej automatyzacji, ukierunkowanej na rozwój naszej firmy. Od 2008 roku współpracujemy z IKEA, która jest światowym liderem branży wyposażenia wnętrz. Wdrożenie mobilnych robotów jest dla nas swoistą automatyzacją produkcji, dzięki której możemy naszych pracowników oddelegować do nowych procesów, umożliwić im dalszy rozwój oraz podnoszenie kwalifikacji. Na etapie pracy handlowej z klientem musimy zaprojektować proces transportu w fabryce klienta. Do tego celu służy nam nasze autorskie oprogramowanie. Wykorzystaliśmy obszar dostarczania ładunków paletowych do obszaru linii pakowania. Sama platforma Autonomy & Work jest prosta i intuicyjna w obsłudze, dzięki czemu klient może sam dokonywać zmian i optymalizować proces intralogistyczny. Patrzymy, ile robotów będzie potrzebnych, gdzie rozstawić ładowarki, jak będzie przebiegał proces, jaką będzie miał wydajność przy użyciu danej floty, albo jaką może osiągnąć maksymalną wydajność. Początkowo mieliśmy wdrożone 3 linie do obsługi, z których zawsze 2 pracowały. Teraz poszerzamy ten zakres o dodatkowe 2. Pozytywnie zaskoczyły nas zabezpieczenia, polegające m.in. na dostosowaniu prędkości robotów w zależności od ilości wolnej przestrzeni wokół nich. W momencie pojawienia się pracownika na trasie robota nie bierze się pod uwagę czasu reakcji kierowcy, jak w przypadku tradycyjnego wózka widłowego. To system w bezpieczny sposób ma go zatrzymać. Od początku wdrożenia Versaboty przetransportowały ładunki o masie przekraczającej 1100 ton. W ostatnim miesiącu liczba zadań wykonanych przez Versaboty sięgała około 1400 zleceń. Dzisiaj firma jest po prawie półrocznym użytkowaniu systemu, no i widać, że system się sprawdza. O wyborze firmy Versabox zdecydowało trwałość i jakość proponowanych rozwiązań, modułowość robotów, perfekcyjne zdolności nawigacyjne, jak również symulacja wirtualna, która pomogła nam w oszacowaniu naszych założeń. Wspomagamy klientów bezpośrednio poprzez zespół serwisowy lub pośrednio poprzez zaawansowany system monitoringu, który jest zainstalowany w naszych robotach. Czujemy, że my jako Versabox, który dostarczył technologię transformującą cyfrowo transport w Padmie, stajemy się częścią tego sukcesu. Jest to przedmiotem naszej ogromnej dumy.